Tak, dobrze mówię. Weronika ma na imię, Weronika Busza. Wielkie brawa dla niej! Jest ze swoimi rodzicami, Dorotą i Jarkiem. Witajcie bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jesteście w komplecie. Zmęczeni trochę? Nie, szczęśliwi. No to teraz głos oddajemy tej, która jest samą miłością. Weronika. Mam na imię Weronika. Jestem dziewczynką, która ma jeden chromosom więcej niż większość ludzi. Jest to trisomia 21. Jestem uczennicą trzeciej klasy. Chodzę do normalnej szkoły i realizuję taki sam program jak moi rówieśnicy. Bardzo dobrze się uczę. Potrafiam też grać na pianinie, pływam, jeżdżę na rowerze, hulajnodze, na nartach i uczę się mierzyć na rurkach. Moją pasją jest taniec i śpiew. Mając na ciebie 4 lata, znam już wszystkie sylaby i zaczęłam czytać krótkie zdania i teksty. W wieku 6 lat czytałam samodzielne książki i do dziś sprawia mi to wiele radości i chętnie sięgam po kolejną książkę. Rodzice nazywają mnie posiadaczem książek. Rozdaję miłość, uśmiech, noszę pomoc i dobre słowo. Wszędzie tam i każdemu, komu jest to potrzebne. Każdego dnia powtarzam rodzicom wielokrotnie, że ich bardzo kocham i również cieszę bardzo kochana. Mając 5 lat, byłam w wczesnej komunii świętej, ponieważ całym sercem kocham Pana Jezusa i Jego Matkę Marię. Oni są dla mnie najważniejsi. Pragnę, by nic nie zabijał nienarodzonych dzieci, którym życia dał sam Bóg. Każde dziecko jest darem od Boga i jestem tu po to z moimi rodzicami i z wami wszystkimi, aby dać świadectwo, że życie jest największą wartością. Nie mówiłam tego wszystkiego sobie po to, by się chwalić, ale żeby zaświadczyć o tym, że każdy z nas jest inny i kiedy da mu się szansę, obdarzy się go miłością, zrozumieniem oraz zaakceptuje się go takim, jaki jest. Może osiągnąć w życiu bardzo wiele. Dziękuję Panu Bogu, że jestem tutaj wśród was, że mogę do was, kochani, mówić codziennie. Mogę się odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia i drugą krzyżową. Również za narodzone dzieci ich rodziców, żeby tak jak moi rodzice dali im szansę, aby mogli się urodzić i pokazać swoim rodzicom, jak bardzo ich kochają. Dziękuję. Brawo! Rodzicom Weroniki, bo drodzy Państwo, politycy są ważni. Oni decydują o tym, co będzie, ale prawdziwa ochrona życia zaczyna się w rodzinie. I Bogu dziękujemy za tak wspaniałe rodziny, tak wspaniałe dzieci, które się w nich poczynają. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, że chronicie nasze dzieci. My również dziękujemy za wszystko i życzymy każdej kobiecie, żeby i w ogóle rodzicom, żeby dali szansę swoim dzieciom. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. No, jedź, jedź. I nóżkami pracuj, Weronika. Nóżkami pracuj. No, odpychaj się jeszcze. Super. Jeszcze. Chłopie jeden. Tu. Tam.
to powiedział. To my! Wszyscy chcemy głos! Dobra! Dobra, już nie chcę! Ty na tu pęczuku! No to będę? Ja chcę! I super, Weruniu! Gratuluję, kochanie! Cudownie! Najszybciej schodzimy napój lub sok kiedy? Kiedy katolik włożymy do miski ponad 3 kostek lodu. Doskonale. Weroniczko, a co to jest za miejsce stodoła? Stodoła to już takie pomieszczenie, gdzie możemy kłaść jedzenie dla zwierząt. Przechowywać, tak? Przechowywać. A co to jest stajnia, Werulku? Stodoła to już pomieszczenie dla koni. A obora? Pomieszczenie dla krów. Świetnie. A chlew? Pomieszczenie dla świń. A kurnik? Pomieszczenie dla kur. Tak. A co to jest, kim jest nietoperz? Nietoperz jest ssakiem. Tak. I czego on nie robi? Nie składa jaj. Doskonale. Weroniczko, w kopalniach czego się nie wydobywa? Nie wydobywa się drewna. No tak, oczywiście. A ile ma sztuk tuzin? 12. Świetnie. Weronisiu, a sanki zjeżdżające z górki, dzięki czemu się zatrzymują? Dzięki światarcia. Tak. A Weroniczko, kura jest jakim ptakiem? Który nie pływa, nie lubi pływać. No nie lubi pływać. Super! Powiedz mi, co to jest wieża Eiffla? Wieża Eiffla to jest w Paryżu. Tak? W jakim kraju? We Francji, ale tak. W Paryżu. A co to jest latarnia morska? Latarnia morska to jest taki wysoki budynek przy samej plaży. Którzy żeglarze, którzy pływają statkami, muszą widzieć, gdzie jest ląd. Zobacz, zapisałam Ci tutaj kwotę. Tak? Jaka to jest kwota? 39 zł i 64 grosze. Dobrze, to ułóż taką kwotę na przykład, tak? Dobrze. Super. Czyli ile ułożyłaś? 39 zł. Tak. I ile jeszcze masz? 64 grosze. Super. Jeszcze 64 grosze. Rewelacja. Ile ułożyłaś? 39 zł i 64 grosze. Wspaniale. No super, Berciu, jedziesz sama. Jedziesz sama. Kaczka, dziewaczka, Jan, brzechwa. Nad rzeczką
a podal krzaczka mieszkała kaczka dziewaczka. Lat zamiast trzymać się łyżeczki lubiła piesza wyczaczki. Jest poszła w wiatr do fryzjera papierosem oki do saja. Tuż obok była ptaka, papierosem mnaka, piątdaka. Z aptaki poszła do placki kupować pocztowe znaczki. A jakie znasz gady? Krokodyl żółwąż. A jakie znasz płazy? Żaba. Super. A teraz mi powiedz, Weronisiu, jaki to jest rok przestępny? 363. Tak, on ma 366 dni. On ma 29 dni. Ale co, jaki miesiąc? Luty. Super. 4 lata, a rok nieprzestępny ma 365 dni, kiedy ma 28 dni. Jaki miesiąc? Luty. Super. A powiedz mi, jakie znasz planety? Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. I te Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, to jakie to są? To są gwiazdowe olbrzymy. Doskonale. A powiedz mi, Weruniu, kochana moja, magnesy, jakie one mają bieguny? One mają dodatnie i ujemne. Bum!